Państwa / terytoria zależne, Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja. Szczepienia obowiązkowe od podróżnych udających się do Afryki Północnej bezpośrednio z Europy. Nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe, zobacz. Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych. Od osób przybywających do niektórych krajów Afryki Północnej z państw zagrożonych żółtą gorączką w Afryce i Ameryce Południowej wymagane jest szczepienie przeciwko tej chorobie. Egipt. Fotografia. Imagesz.com. Szczepienia zalecane przed każdym wyjazdem zagranicznym. Warto skonsultować z lekarzem wykonane w przeszłości szczepienia ochronne i w razie potrzeby uzupełnić je dawkami przypominającymi, zapewniającymi wieloletnie utrzymywanie się odporności, a także szczepieniami rekomendowanymi w polskim programie szczepień ochronnych, których dotychczas nie wykonano. Przed wyjazdem do Afryki Północnej najczęściej zaleca się szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Szczepienie zalecane u osób planujących wyjazd do tej części świata, niezależnie od długości i charakteru podróży, rekomendowane podróżnym udającym się do krajów Afryki Północnej, nawet jeśli planują pobyt w dobrych warunkach sanitarnych wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zgodnie z polskim programem szczepień ochronnych, szczepienie zalecane jest u osób dorosłych wcześniej nieuodpornionych przeciwko tej chorobie tężcowi i błonicy. Krztuścowi. Szczepienie przypominające wskazane jest u dorosłych co 10 lat. Zgodnie z polskim programem szczepień ochronnych u wszystkich dorosłych zalecane są szczepienia przypominające przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi, niezależnie od planowanej podróży. Durowi brzusznemu szczepienie zalecane zwłaszcza u osób, które mogą w podróży żywić się w złych warunkach sanitarnych, wyjeżdżających na długi czas i udających się w rejony wiejskie tej części świata. W niektórych przypadkach zalecane są dodatkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie zalecane przede wszystkim u osób szczególnie narażonych na kontakt ze zwierzętami ze względu na charakter podróży, na przykład jazda rowerowa, zwiedzanie jaskiń, biwakowanie, trekking, zwłaszcza w rejonach wiejskich. Rekomendowane u osób wyjeżdżających na długi czas do krajów dużego ryzyka. Dzieci oraz osób udających się w rejony oddalone od placówek medycznych dysponujących możliwością profilaktyki wścieklizny po kontakcie z zakażonym zwierzęciem. Uwaga! Wybór szczepień zalecanych przed podróżą zależy nie tylko od jej trasy, ale także od charakteru wyjazdu, terminu oraz bieżącej sytuacji epidemiologicznej i ewentualnych, indywidualnych przeciwwskazań. W zależności od stanu zdrowia podróżnego i jego dotychczasowego uodpornienia lekarz może zalecić również inne szczepienia, niezależnie od celu zaplanowanej podróży, na przykład u osób przewlekle chorych. Zalecenia te dotyczą zdrowych dorosłych osób zaszczepionych prawidłowo w dzieciństwie. U podróżnych z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami odporności lub alergią, kobiet w ciąży i dzieci zwykle konieczne są szczególne środki profilaktyczne, dostosowane do indywidualnej sytuacji zdrowotnej. Malaria. Malaria to niebezpieczna dla zdrowia i życia choroba pasożytnicza przenoszona przez komary. Stanowi główną zakaźną przyczynę zgonu osób podróżujących do tropiku. Nie istnieje szczepionka przeciwko malarii dostępna dla podróżnych. Malaria występuje w niektórych rejonach na południu Algierii. Ryzyko zachorowania ocenia się jako bardzo małe, a w zapobieganiu tej chorobie wskazana jest wyłącznie ochrona przed ukłuciami komarów, odpowiednie ubranie ochronne, repelenty i preparaty owadobójcze oraz moskitiera lub inne zabezpieczenie miejsca noclegu. W Egipcie zagrożenie malarią dotyczy wyłącznie regionu El Fayum i jest oceniane jako minimalne. Środki ochrony przed malarią nie są zalecane. Popularne turystycznie miejscowości w Egipcie są wolne od tej choroby. W pozostałych państwach Afryki Północnej malaria nie występuje. Zakres szczepień oraz zalecenia dotyczące profilaktyki malarii należy ustalić indywidualnie przed wyjazdem podczas konsultacji lekarskiej w poradni medycyny podróży.
inne zalecenia zdrowotne dla podróżnych w celu zapobiegania chorobom zakaźnym oraz innym problemom zdrowotnym w krajach tropikalnych i rejonach o złych warunkach sanitarnych należy przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania i profilaktyki w podróży. Podczas pobytu w Afryce Północnej warto przeznaczyć odpowiedni czas na aklimatyzację, stosować środki zabezpieczające przed promieniowaniem słonecznym, między innymi preparaty chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym o dużym współczynniku ochrony SPF, zapobiegać biegunce podróżnych oraz innym zakażeniom pokarmowym poprzez przestrzeganie higieny, spożywania posiłków oraz wybór bezpiecznych pokarmów i napojów, stosować środki ochrony przed owadami, które w tym regionie świata przenoszą między innymi leishmaniozę, chronić się przed chorobami odzwierzęcymi, czyli unikać kontaktów ze zwierzętami, nie drażnić ich i jak najszybciej skontaktować się z placówką ochrony zdrowia w przypadku kontaktu ze zwierzęciem mogącym przenosić wściekliznę, unikać podróżowania pojazdami niespełniającymi standardów bezpieczeństwa i nocnych podróży lądowych oraz innych sytuacji grożących wypadkiem komunikacyjnym, unikać chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażenia wirusem HIV, czyli nie podejmować przygodnych kontaktów seksualnych lub używać prezerwatywy, unikać sytuacji grożących chorobami pasożytniczymi, między innymi kąpieli w niepewnych zbiornikach śródlądowych, jeziora, stawy, chodzenia boso po ziemi, nie korzystać z usług kosmetycznych, fryzjerskich, akupunktury, tatuażu i innych zabiegów narażających na zakażenia przenoszone przez zanieczyszczone narzędzia kosmetyczne lub chirurgiczne, w razie potrzeby korzystać tylko z renomowanych placówek opieki zdrowotnej, zmienić trasę podróży w przypadku wystąpienia epidemii, katastrof naturalnych i innych wyjątkowych zagrożeń. Konsultacja w poradni medycyny podróży przed wyjazdem do Afryki Północnej. Warto skorzystać z konsultacji w poradni medycyny podróży, aby uzyskać bieżące informacje na temat sytuacji zdrowotnej w tym rejonie świata, a także szczegółowe zalecenia dotyczące szczepień ochronnych przed wyjazdem, zapobiegania malarii oraz pozostałych zasad profilaktyki i wyposażenia apteczki podróżnej. Optymalny czas na taką wizytę to co najmniej 6 do 8 tygodni przed podróżą, zobacz. Kiedy należy zgłosić się do lekarza przed podróżą, na konsultację najlepiej przynieść podstawowe dane na temat planowanej podróży i stanu swojego zdrowia, zobacz. Jakie informacje należy przygotować na konsultację lekarską przed podróżą? Wszystkim wyjeżdżającym do Afryki Północnej zaleca się także wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W zależności od charakteru planowanej podróży przydatne może być ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa lub transportu medycznego do kraju w przypadku poważnego zagrożenia zdrowia lub życia. Wszystkie powyższe zalecenia ograniczają ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych w podróży i zwiększają bezpieczeństwo wyjazdu, nie zapewniają jednak całkowitej ochrony przed zachorowaniem. Dlatego w przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości podczas pobytu w Afryce Północnej lub po powrocie z podróży należy pilnie skontaktować się z lekarzem i poinformować go o pobycie za granicą. Dotyczy to zwłaszcza osób powracających z rejonów zagrożonych malarią, u których wystąpiła gorączka lub inne objawy chorobowe,